Witamy cieplutko, kochani, w jakiej przepięknej scenerii przyjdzie nam się dzisiaj bawić. Zobaczcie, jak tu cudownie i pięknie. Witam serdecznie, Jelenia Góra, Cieplice, Park Norweski. Wspaniała okolica. Mamy tu boisko. Zobaczcie, w pięknym krajobrazie gór Karkonoszy. Tam między tymi drzewami widać wzniesienia, widać pagórki. Słuchajcie, jest troszeczkę mglisto, jest trochę chmur i myślę, że szczyt gór tutaj na razie nie zobaczymy. Natomiast jak się tak poprawi troszeczkę pogoda, to na pewno nie omieszkam Wam tego pokazać. Drodzy nasi widzowie, bawiliśmy się cały weekend z Wami w Q&A, odpowiadaliśmy na pytania, świętowaliśmy 10. Gutka urodziny, natomiast dzisiaj po raz pierwszy jako 10-latek Gutek zagra na turnieju, który organizują nasi przyjaciele z Chojnika, Jelenia Góra. Słuchajcie, do Jeleniej Góry, jak wiecie, mamy około 50 km. Byliśmy na kilku treningach u trenera Rafała i Krzysia tutaj w Chojniku, byliśmy z nimi na turnieju, jak pamiętacie. Natomiast dzisiaj będziemy się bawić z naszymi przyjaciółmi z Łużyc Lubań, z trenerem Piotrkiem, który zdaje się gdzieś już tutaj jest. Szabełki już dochodzą, kochani, także dojechaliśmy, spory, duży ruch na drodze. Słuchajcie, rosę mam na nogach, wypuściłem się w klapkach, jest pięknie, wilgotno, raniutko, ale za moment, kochani, po tej rosie nie będzie śladu, zanosi się na piękny, słoneczny dzień. Także mamy tam w tym momencie, kochani, szykują się ekipy, są już rozgrzewki, tam jest przygotowane, kochani, jakiś chyba mini festyn. Myślę, że dzisiaj, kochani, między innymi tym turniejem świętujemy Dzień Dziecka, czyli to już za dwa dni. Guteczku, na razie powodzonko, ja zaraz dojdę, goń się przebierać. Hej, Szabełki. Także mamy dzisiaj, kochani, fajną piłkę, futbol na fajnym poziomie. Pooglądacie naprawdę mnóstwo fajnej, dobrej piłki w wykonaniu. Jakich drużyn przedstawię potem, dlatego że początek ten nagrywam dla Was prosto z autka. Także Park Norweski to takie miejsce, kochani, w Cieplicach, które służy mocno rekreacji, wypoczynkom. Tam są termy cieplickie. Na naszym kanale jest film z tych term. Tam jest naprawdę piękne miejsce, gdzie można aktywnie odpoczywać pływając. Natomiast zobaczcie, pełno ścieżek rowerowych. Słuchajcie, dużo pięknej zieleni, dużo mostków, dużo wody. Znam tą okolicę. 10 lat temu byłem tutaj, kochani, w sanatorium. Miałem możliwość, kochani, troszeczkę reperowania zdrówka w tej okolicy. Nie lubię o tym opowiadać, natomiast w dwóch słowach nadmienię, że mieliśmy taki wypadek troszkę nieprzyjemny samochodem i jakby konsekwencje tego wypadku próbowałem usuwać tutaj w Cieplicach, w sanatorium. Także też, tak powiem, miło wspominam tamten czas, mimo takiej mocno intensywnej pracy, dużo zabiegów, dużo różnych dziwnych takich rzeczy, których prędzej w życiu nie spotkałem. Natomiast no właśnie w wolnej chwili tutaj po tej okolicy spacerowaliśmy, rozkosztowaliśmy się, kochani, no tym, czym mieszkańcy tutaj mają na co dzień. Słuchajcie, ja takie pierwsze wejście, pierwsze moje wrażenia, zawsze staram się kamerę złapać, kochani, żeby właśnie pokazać Wam pierwsze moje wrażenia, dlatego że one są takie naturalne. Ja wtedy, o, zobaczcie, tam jest jakiś między drzewami piękny obiekt na biało, jakaś taka, kochani, pewnie wiata, aby schować się przed słońcem bądź deszczem. Natomiast tutaj trochę, kochani, park ruchowy, na który pewnie za moment kudeł zaatakuje z Naśką, jak znam życie. Natomiast w tej chwili mamcia gdzieś tam przebiera nam Gutka, a ja, tak jak mówię, pierwsze wrażenia z wejścia na boisko w Parku Norweskim, kochani, przekazuję. Słuchajcie, w oczy się rzuca piękna murawa. Oj, ktoś ślicznie o to dba, ładnie przystrzyżona, ale robi wrażenie, kochani. Przespaceruję się po tej murawie. Tak jak mówię, jest sporo rosy, dlatego że jest około godziny 10 rano. Natomiast muszę Wam powiedzieć, kochani, że piękna, gęsta. Aj, gratulujemy gospodarzom. Słuchajcie, siema, cześć, witaj. Dzisiaj na takiej murawie, kochani, będą rozgrywać zawody. Jakie drużyny? Za moment, jak się dowiem, kochani. Cześć, załoga, dzień dobry. Siema, Niko. Cześć.
Słuchajcie, Chojnik Jelenia Góra, bardzo mocna jednostka, bardzo mocna ekipa. Kochani, oni reprezentowali nas w roczniku 2006 w Dolnośląskim jako zdobywca mistrza okręgu w tym barku. Oni byli w Warszawie, kochani, tutaj jako szkoła podstawowa numer 6. No, nam nie dane było wystartować w tym barku w roczniku 2006. Startowaliśmy w roczniku 2004. Tam doszliśmy do ćwierćfinału, kochani. Natomiast no, tego dnia nie kleiło się nic, nie układało się nic, także z rocznikiem 2004 nie daliśmy rady. Tym bardziej, że Gutek był wtedy świeżo po kontuzji, kochani. To było jego pierwsze, drugie czy trzecie granie po kontuzji i był właściwie taki bardzo mało na tym turnieju obecny. W każdym bądź razie, kochani, idę sprawdzić, jakie brygady, jakie firmy, przywitać się z gospodarzem, bo to nasi serdeczni przyjaciele. Zaraz do Was. No, kochani, niedługo będziemy zaczynać naszą zabawę. Serdecznie. Bardzo prosimy wszystkich trenerów. Fan, dawaj piona, dzień dobry. Jak masz na imię? Igor. Igorku, strasznie się cieszę. A myśmy się, Igorku, bawili razem chyba na treningu, nie? Byłeś wtedy z nami, jak my byliśmy na treningu? Byłeś, ja też pamiętam, nie? Muszę Ci pogratulować wspaniałego obiektu. Macie tu naprawdę śliczny obiekt. Masz okazję tu pograć czasami? Tak, co środę mamy trening. Świetnie, słuchaj, naprawdę gratuluję. Igorek, pozdrawiasz kogoś szybciutko? Chodź do nas. Pozdrawiaj szybciutko. Oglądacie kupę ludzi, słuchaj, cała Polska. I nie tylko. Mamę. No to mamy, to ja do mamy do życzeń, znaczy do pozdrowień też się gorąco dokładam, dobra? Dzisiaj Ci życzę dobrej zabawy, baw się świetnie, powodzenia. Kochani, impreza zaczyna wchodzić już w decydującą fazę, za momencik start. Jest odprawa trenerów, czyli natomiast Akademia Piłkarska Chojnik to gospodarz dzisiejszego, kochani, turnieju. Dostałem od nich rozpiskę, zaraz przedstawię Wam, jakie drużyny dzisiaj będą tutaj się bawić. Natomiast ja chciałem pokazać Wam jedną niesamowitą rzecz, dlatego że, tak jak mówię, Park Norweski to świetne miejsce o super specyfice, natomiast no, jest tutaj troszeczkę problem natury, kochani, takiej papierkowej. Nie mamy trybun, natomiast no, jest chyba jakiś kłopot, kochani, dlatego że nie wiem, czy ten park jest w kategorii zabytków. Gutka mamy dzisiaj, kochani, z numerem 7, widzę, chciałem przeczytać numer, 8 to Szymuś, Piotrek 11, kolega 10, 6 to Patryk, jest, kochani, Kaziu z 9, bramkarz numer 1, kochani, zaraz Wam przedstawię, nie do końca pamiętam, że chłopczyk jest z rocznika 2-7, jest bardzo sprawny. Bramkarz, jak masz na imię? Dawaj, Filip, piątkę, dzień dobry, witam Cię serdecznie, dobrych zawodów. Jeszcze chciałem znaleźć, jak masz na imię? Igor. Dawaj, Igorek, piątkę, Igorek, i w tym momencie przedstawiłem Wam całą, dawaj, Patryczek, piątkę. Patryczek, piątkę, Szymuś! Patryk, tak zwany Kaziu, witaj serdecznie. My się już witaliśmy, dawać piątkę, chłopaki. Czekaj, Szymuś pierwszy, Ciach, Gutek i Piotrek. Cała brygada, kochani, Łużyce Lubań, w trakcie zabawy, w trakcie rozgrzewki. Muszę Wam powiedzieć, że oni dzisiaj tutaj będą mieć naprawdę fajną zabawę, ale będzie też mały minus tej zabawy, temperatura afrykańska, kochani. Osobiście uwielbiam tą piosenkę, która leci w tle, kochani. Nie chciałbym, żeby nam przez tą piosenkę zablokowano materiał, dlatego odchodzę od nich troszeczkę dalej. Zaraz przedstawię Wam drużyny. Natomiast zanim, kochani, to zrobię, chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak piękna murawa jest tutaj w Parku Norweskim. Są miejsca z takim prześwitem, kochani, nad którymi trzeba pracować, ale generalnie... jak ja bym coś takiego chciał na naszej kruszy na arenie. Niesamowite. Ja aż się przejdę tutaj na boso, kochani, bo jeszcze jest rosa na tej trawie, aczkolwiek tutaj już tej rosy nie ma. Tutaj słońce ją osuszyło. W każdym razie zobaczcie na zbliżeniu. Pokażę Wam, jaka piękna gęstość, ile tej trawy tutaj jest. Nieprawdopodobny kwadrat. Trener Krzysiu mi zdradził, kochani, tajemnicę, że jak mają trening, wszyscy chcą tu trenować, dlatego że nie dość, że jest równo jak na stole, kochani, to gęsto jak na najlepszych murach świata. Także, kochani, w takich warunkach trenuje AP Chojnik Jelenia Góra. W takich warunkach my dzisiaj będziemy rozgrywać zawody. Będą dwie grupy. Mamy przygotowane dwa boiska. Zobaczcie, kochani, będzie tak. AP Chojnik 1 z Rafałem, którego serdecznie pozdrawiamy. Będzie AP Chojnik 2 z Krzysiem Czerwoni. Potem będzie AP Chojnik 3 z Krzysiem Biali. Będzie Futbol Akademii Lwówek Śląski.
będą Łużyce Lubań, Akademia Bolko Bolków, KS Karkonosze, Jelenia Góra, Pogoń Świeżawa, Włókniarz Mirsk, który serdecznie pozdrawiamy. Zdaje się, że tam się kochani rozgrzewają. Przed sekundką idąc porozmawialiśmy z bardzo sympatycznym trenerem. Chłopcy też są z nami na kanale. I Lotnik Jeżów Sudecki to 10. ekipa. W grupie A będziemy mieć Lotnik Jeżów, AP Chojnik Rafał, FA Lwówek, Łużyce Lubań i KS Karkonosze. W grupie drugiej mamy Akademię Bolków, AP Chojnik, Włókniarz Mirsk, Chojnik Biali i Pogoń Świeżawa. Także mnóstwo fajnej zabawy, wielkie święto kochani dla Chojnika. Chojnik jest organizatorem, natomiast przypominam, że ten turniej organizowany z okazji Dnia Dziecka. 1 czerwca to już za dwa dni, Dzień Dziecka 2016. Myślę, że za momencik, kochani, jak skończy się odprawa, pojawię się jeszcze na chwileczkę u Was z krótkim materiałem. Zobaczyliście naszą ekipę, dostaliśmy pozdrowienia od naszego młodego przyjaciela z Chojnika. No i teraz pomalutku, po odprawie, pewnie jakieś oficjalne rozpoczęcie, a może granie od razu. Nie wiem, jak jest przygotowane w programie. Chodzi o to, kochani, że teraz jeszcze ten upał nie jest tak dokuczający jak po południu. Natomiast no, po południu dzisiaj młodsze roczniki też będą się tutaj bawić, kochani. No i oni będą już mieć tutaj naprawdę piekarnik. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się.